Ja jestem Andrzej Kmicic. Prosto z Łowicza, żem dawać panny przyjechał. Czas na to będzie. Tu pierwsze służby i droższy legat, który naprzód chciałbym odziedziczyć. Jeno mi się, bać panna, tak od komina odwracasz, że mi dotąd w oczy spojrzeć nie mógł. Odwróć się, bać panna, a ja od komina zajdę. Jak mi Bóg miły, rarytet, dam na stąd szyb, po moim dobrodzieju, że mi cię zapisał. Kiedy ślub? Jeszcze nie prędko. Jeszcze mnie mać pana. Ale będziesz, choćbym ten dom miał podpalić. Na Boga, myślałem, że konterfekt pochlebiony, ale to widzę. Malarz wysoko mierzył, a chybił. 100 bizonów takiemu i piecem omalować, a nie one specjały, którymi oczy pasę. Miłość to taki legat dostać. Słusznie nieboszczyk dziaduś mi powiadał, żeś bać pan gorączka. Tacy u nas wszyscy w Smoleńskim, a nie jak wasi żmudzini. Raz, dwa i musi być jak chcemy, a nie to śmierć. Ej, chyba Tatarzy u was mieszkają. Wszystko jedno, a bać panna jesteś moją z woli rodziców i po sercu. Po sercu to jeszcze nie wiem. Niechbyś nie była, to bym się nożem pchnął. Śmiejący się to bać pan mówisz. Są ludzie, którym majętność milsza od wszystkiego. Inni się w koniach kochają, inni za zdobyczą na wojnie gonią, a ja za żadne skarby bym bać panny nie oddał. Dać Bóg, im więcej patrzę, tym większa ochota do żeniaczki. Choćby jutro. Już tą brew, bać panna, to chyba przypalonym korkiem malujesz. Słyszałam, że tak Włochę czynią, ale ja mnie taka. A oczki? Jakoby z nieba. Od konfuzji słów nie brakuje. Nie bardzoś bać pan skonfudowany, gdy tak obsesem na mnie nastajesz. Aż i mnie dziwno. To też obyczaj, nasz smoleński. Do niewiast i w ogień śmiało iść. Musisz królowo do tego przywyknąć. Tak zawsze będzie. Musisz bać pan odwyknąć, bo nie może tak być. Może się i poddam. Niech mnie usieką. Wiesz, bać panna, nie wiesz, radbym ci nieba przychylić. Dla ciebie, mój królu, gotowem innych obyczajów się uczyć. A wiem to po sobie, że żołnierz prostak i więcej w obozach bywałem, niż na pokojach dworskich. Ejże, to nic nie szkodzi, bo i mój dziaduś był żołnierzem, ale dziękuję za miłą chęć. Wać panna, mnie na nitce będziesz wodzić. Oj, niepodobny pan do takich, których na nitce wodzą. Jak to? Mało to ojcowej nałamali na mieruzek w konwencie? Bym do statku przyszedł i różne piękne maksymy spamiętał przewodniczki żywota. A którą żeś najlepiej spamiętał? Kiedy kochasz, padaj do nóg. Dla Boga, tego w konwencie nie uczyli. Wstawaj pan, bo się rozgniewam. Ciotka zaraz przyjdzie. A niech i cała chorągiew ciotek naciągnie. Nie zaprę się ochoty. Wstawaj, bać pan. Już wstaję. Siadaj, bać pan. Już siedzę. Zdrajca, bać pana. Judasz! Nieprawda, bo jak całuję, to szczerze. Chcesz się przekonać? Ani się bać pan wasz. Aj, aj, jakie liczko, jakie oczka. Trzymajcie mnie wszyscy święci, bo nie usiedzę. Nie trzeba wszystkich świętych wzywać. Siedziałeś bać pan 4 lata, a nie śmiecajcie, to siedzi źle. Pozwól bać panna rączki całować. Mi nie pozwolę. Wtedy nie będę pytał. U nas w Orszańskie mówią, proś, a nie dają, to sam leś. Ja? Czy pójdę? Chyba by mi nogi, w ziemię korzenie zapuściły. Wtedy bym nie poszedł. A i wtedy prosiłbym kogo, żeby mnie wykarczował. Tak mi się chce szwedzkiego mięsa, jak wilkowi baraniny. Ha! Szelm, ludrak, pończoszlik. Pływam po łydkach, inkursje czynią. Wtedy ich nogi swędzą i w domu usiedzieć nie mogą, jeno do cudzych krajów leżą. Znam ja ich, bo on jeszcze pod panem koniec polskim przeciw nim czynił. A chcecie, waszmościowie, wiedzieć,
kto wziął w jasyr Gustawa Adolfa, to się nieboszczyka koniec polskiego spytajcie. Nic więcej nie powiem. Znam ja ich, ale i oni mnie znają, tylko się szelmy zwiedzieli, że się zestarzał za głowę. Zestarzał? Zobaczycie. Panie, Panie Wszechmogący, czemuś tak tę nieszczęsną Rzeczpospolitą rozgrodził, że wszystkie sąsiedzkie świnie włażą do niej teraz i trzy najlepsze prowincje już spyskały. Ot co jest. Ale któż temu winien, jeśli nie zdrajcy? Nie wiedziała zaraza, kogo brać. Jeno zacnych ludzi zabrała, a zdrajców zostawiła. Dajże Boże, raz jeszcze powietrze wojewodowi poznańskiemu i kalickiemu, a zwłaszcza panu Radziejowskiemu z całą jego rodziną. A jeśli byś chciał piekłu więcej obywatelów przysporzyć, to poślij tych wszystkich, kto one kapitulację pod ujściem podpisali. Zestarzał się za głowa? Zestarzał? Zobaczycie. Tymczasem żołnierze odjechali prócz jednego, któremu Soroka rozkazał strażować przy chałupie. Kmicic pozostał sam w izbie i począł rozmyślać nad własnym położeniem, które nie było godne zazdrości. Bogusław uszedł. Nad panem Andrzejem zawisła straszliwa i nieunikniona zemsta potężnych Radziwiłłów. I nic tylko nad nim, ale nad wszystkimi, których kochał, a krótko mówiąc nad Oleńką. Wiedział to Kmicic, że książę Janusz nie zawaha się uderzyć go tam, gdzie będzie mógł go zranić najboleśniej, to jest wywrzeć zemstę na osobie Wilewiczówny. A wszakże Oleńka była w kejdanach, na łasce i niełasce straszliwego magnata, którego serce nie znało miłosierdzia. Im więcej Kmicic rozmyślał nad swym położeniem, tym jaśniej dochodził do przekonania, że było ono po prostu straszne. Po porwaniu Bogusława Radziwiłłowie będą go mieli za zdrajcę. Stronnicy Jana Kazimierza, ludzie sapieżyńscy i konfederaci zbuntowani na Podlasiu mają go także za zdrajcę, za potępioną duszę Radziwiłłową. Wśród licznych obozów, stronnic i obcych wojsk zalegających w tej chwili pola Rzeczypospolitej nie było ani jednego obozu, ani jednej partii, ani jednego wojska, które by go nie poczytywało za największego i najzaciętszego wroga. Wszakże istnieje nagroda wyznaczona przez Chowańskiego za jego głowę, a teraz wyznaczą ją Radziwiłłowie. Szwedzi, a kto wie, czy już nie wyznaczyli i stronnicy nieszczęsnego Jana Kazimierza. O, tom piwa naważył, a teraz pić muszę, myślał Kmicic. Porywając księcia Bogusława, porwał go dlatego, by rzucić pod nogi konfederatów, przekonać ich niezbicie, że z Radziwiłłami zrywa i wkupić się między nich. Zdobyć sobie prawo walczenia za króla i ojczyznę. Z drugiej strony, Bogusław w jego ręku był zakładnikiem bezpieczeństwa Oleńki. Lecz teraz, gdy Bogusław pogromił Kmicica i uszedł, nie tylko znikło bezpieczeństwo Lenki, ale dowód, że pan Kmicic szczerze porzucił radziwiłłowską służbę. Wszakże otwarta mu droga do konfederatów i jeśli trafi na oddział Wołodyjowskiego i jego przyjaciół pułkowników, może darują mu życie. Ale czy dla towarzysza przyjmą? Czy uwierzą? Czy nie pomyślą, że przybył na przeszpiegi albo dlatego, by ducha psuć i ludzi do Radziwiłłów przeciągnąć. Pan Zagłowa nie pomylił się o wiele, bo istotnie stanęło pod Warszawą blisko 70 tysięcy ludzi, nie licząc dywizji pana Czarnieckiego,
która jeszcze nie nadeszła, nie licząc orężnej czeladzi obozowej, która w potrzebie stawała do sprawy, a której ćmy nieprzejrzane wlokły się za każdym obozem. Po przywitaniu się w pobieżnej lustracji wojska król podziękował Sapieżyńskim wśród ogólnego zapału za wierne służby i odjechał do Ujazdowa. Wojska zaś stawały na pozycjach, które im wyznaczono. Niektóre chorągwie pozostały na wratach, inne rozrzuciły się na obu miasta. Olbrzymi tabor wozów przeprawiał się jeszcze do drugiego południa przez Wisłę. Nazajutrz okolice miasta zabiliły się tak namiotami, jakoby je śniegi pokryły. Nieprzeliczone stada koni rżały na przyległych błoniach. Za wojskiem ciągnęli kupcy ormiańscy, żydowscy i tatarscy. Drugie miasto, większe i gwarniejsze od obleganego, wyrosło na równinie. Szwedzi, przerażeni pierwszych dni potęgą króla polskiego, nie czynili żadnych wycieczek. Także pan Grodzicki, generał artylerii, mógł spokojnie objeżdżać miasto i plan oblężenia układać. Na drugi zaraz dzień czeladź poczęła tu i ówdzie wznosić, wedle jego konceptu, szańce. Zaciągano na nie tymczasem mniejsze działa, większe bowiem miały dopiero za parę tygodni nadciągnąć. Król Jan Kazimierz posłał do starego Wittenberga, wzywając go do poddania miasta, do tworzenia broni i dając warunki łaskawe, które, gdy o nich dowiedziano się, wzbudziły nieukontentowanie w wojsku. Przeżył owo nieukontentowanie głównie pan Zagłoba, który miał szczególną do pomienionego generała nienawiść. Król szwedzki, zwątpiwszy o sprawie, na duńską wojnę wyjechał. Zdradziecki elektor. Korny przed silnym, zuchwały przed słabym. Czołem do nóg Rzeczypospolitej uderzył i Szwedów począł bić. Zbójeckie zastępy rzeźników Rakoczego zmykały co sił ku swym siedmiogrodzkim komyszom, które pan Lubomirski ogniem i mieczem spustoszył. Lecz łatwiej im było wtargnąć w granice Rzeczypospolitej, niż wyjść z nich bez kary. Więc gdy dopadnięto ich u przeprawy, grafowie siedmiogrodzcy, klęcząc przed panem Potockim, Lubomirskim i Czarnieckim, w prochu żebrali o litość. Oddamy broń! Oddamy miliony! Wołali. Jeno, pozwólcie nam odejść! I przyjąwszy okup, hetmani zlitowali się nad tym wojskiem nędzników. Lecz orda rozniosła ich na kopytach końskich u samych już progów domowych. Spokój począł zwolna wracać na polskie równiny. Król jeszcze pruskie fortece odbierał, pan Czarniecki miał do Danii zanieść miecz polski, bo Rzeczpospolita nie chciała już poprzestać na samym wypędzaniu nieprzyjaciół. Odbudowywały się ze zgliszczów wsie i miasta, ludność wracała z lasów, pługi pojawiły się na roli. Jesienią 1657 roku, zaraz po wojnie węgierskiej, cicho już było w większej części ziem i powiatów. Cicho zwłaszcza na Żmudzie. Ci z Laudańskich, którzy swego czasu poszli z panem Wołodyjowskim, byli jeszcze gdzieś hen, w polu. Ale już oczekiwano ich powrotu. Pani Makowiecka nadjechała o zupełnym już mroku, a Ketling wyszedł aż pod bramę na jej spotkanie i prowadził ją do domu z takim uszanowaniem, jakby księżnę udzielną. Chciała było zaraz na drugi dzień szukać sobie innej gospody w samym mieście, ale nie, na nic przydał się opór. Młody rycerz puty błagał, puty się na swoje braterstwo z Wołodyjowskim powoływał, puty klękał, aż zgodziła się i nadal u niego zamieszkać. Ułożono tylko, że i pan Zagłoba czas jakiś jeszcze zostanie, aby swą powagą i wiekiem niewiasty od złych języków zasłonić. On zgodził się chętnie, bo do hajduczka niezmiernie się przywiązał, a przy tym zaczął sobie pewne plany w głowie układać, które koniecznie jego obecności wymagały. Dziewczyny obie były rade, a Basia od razu otwarcie po stronie Ketlinga wystąpiła. Dziś i tak się nie wyniesiem, rzekła do wahającej się pani stolnikowej.
a później czy jedna doba, czy 20, to już wszystko jedno. Ketling podobał się mi zarówno jak Krzysi, bo on się wszystkim niewiastom podobał. Basia przy tym nigdy dotąd nie widziała zagranicznego kawalera, prócz oficerów cudzoziemskiej piechoty, ludzi mniejszej szarży i dość prostych. Więc obchodziła go w koło, potrząsając czupryną, rozdymając chrapki i przypatrując mu się z dziecinną ciekawością, tak natarczywą, że aż usłyszała cichą naganę od pani Makowieckiej. Ale mimo nagany nie przestała go badać oczyma, jakby chcąc jego wartość żołnierską ocenić. A wreszcie poczęła wypytywać o niego pana Zagłobę. Wielkiż to żołnierz? Żej znamienitszy być nie może. Widzisz, eksperiencję ma niezmierną, bo od 14 roku życia przeciw Angielczykom służył. Rokoszanom służą, służąc przy prawdziwej wierze stojąc. Szlachcic też to jest wielkiego rodu, co i po jego obyczajności snadnie poznać możesz. Bać pan go widział w ogniu? 1000 razy będzie ci stał, ani się zmarszcz. Konia czasem poklepie i o afektach gotów gadać. Zaj moda o afektach wtedy rozmawiać, co? Moda wszystko czynić, przez co się kontent dla kul okazuje. A wręcz w pojedynkę równie on wielki? Ba, ba! Szersze jest, nie ma co gadać. A panu Michałowi by wytrzymał? Michałowi by nie wytrzymał. Ha! Wiedziałam, że nie wytrzyma. Zaraz pomyślałam, że nie wytrzyma. Także to przy Michale się oponujesz? A co tam? Radam, bo nasz. Ale to sobie zauważ i zakonotuj, hajduczku, iż jeśli na polu bitwy nie ma lepszego niż ketling, wtedy dla niewiast jeszcze on bardziej pelikolowców, które się w nim dla jego urody zapamiętale kochają. Traktyk też to i w amorach znakomity. Bać pan to lepiej powie Krzysi, bo mnie amory nie w głowie. Krzysiu, Krzysiu, chodź jeno na słowo. Jestem. Pan Zagłoba powiada, że żadna panna nie spojrzy na Ketlinga, żeby się zaraz w nim nie rozkochała. Ja już go obejrzałam z każdej strony i jakoś mi nic. A ty, Zali, już co czujesz? Baśka, Baśka. Podobał ci się, co? Statku, daj spokój. Moja Basiu, nie powiadaj byle czego, bo właśnie pan też mi się przybliżał. Krzysia, która z natury była czujną i przenikliwą, była prawie pewną, że to oni do niego mówią, że ją niemal za jego narzeczoną uważali. A ponieważ nie mogła przewidzieć, że pan Zagłoba szepnął już każdemu z ich mościów coś do ucha, więc zachodziła w głowę, skąd się owe ludzkie przypuszczenia biorą. Czy ja mam co na czole wypisanego? Myślała z niepokojem, zawstydzona i stroskana. A wtem jej słowa zaczęły ją dolatywać przez powietrze, niby nie do niej mówione, ale głośne. Szczęśliwy Ketling, w czepku się rodził, nie dziw, bo i on gładysz i tym podobne. Inni grzeczni kawalerowie, chcąc ją zabawić i coś miłego jej rzec, rozmawiali z nią o Ketlingu, chwaląc go niezmiernie, wynosząc jego męstwo, czynności dworskie, obyczaje i ród starożytny. A Krzysia, rada nie rada, musiała słuchać i oczy jej mimo woli szukały tego, o którym była mowa, a czasem spotykały się z jego oczyma. Wówczas czar ogarniał ją z nową siłą i sama o tym nie wiedząc, upajała się jego widokiem. Bo jakże różnił się Ketling od tych wszystkich szorstkich postaci żołnierskich. Królewicz między swymi dworzami, myślała Krzysia, patrząc na tę szlachetną, arystokratyczną głowę i na te anielskie oczy pełne jakowejś przyrodzonej melancholii i na to czoło ocienione połowym, bujnym włosem. Serce poczynało w niej mdleć i zamierać, jakby to była dla niej najdroższa w świecie głowa. On to widział i nie chcąc powiększać jej zmieszania, nie zbliżał się, chyba że kto inny obok siedział.
Gdyby też była królową, nie mógłby otaczać ją większą czcią i większymi atencjami niż to czynił. Mówiąc do niej, schylał głowę i zasuwał za siebie jedną nogę, jakby na znak, że przyklęknąć w każdej chwili gotów. Mówił zaś z powagą, niby żartobliwie, chociaż na przykład z Baśką rad żartował. W obchodzeniu się jego z nią obok czci największej był raczej pewien odcień pełnego słodyczy smutku. Dzięki tej powadze nikt inny nie pozwolił sobie również ni na słowa zbyt wyraźne, ni na żart zbyt śmiały, jak gdyby wszystkim udzieliło się przekonanie, że to jest panna godnością i urodzeniem od wszystkich wyższa, z którą nigdy nie dość polityki. Krzysia była mu za to serdecznie wdzięczna, w ogóle. Wieczór ten upłynął dla niej kłopotliwie, ale słodko. Gdy się zbliżyła północ, kapela ustała grać, panie pożegnały towarzystwo, a między rycerstwem poczęły krążyć gęsto kielichy i rozpoczęła się szumniejsza zabawa, której godność hetmańską objął pan Zagłoba. Moja mościa pan, albo lepiej moja Krzysiu, wysłuchaj mnie bez trwogi, bo on też niejakoby scyta, ani tatarzy, nie no, przyjaciel, który chociaż sam nie bardzo szczęśliwy, przecie twojego szczęścia pragnie. Już się wszystko wydało, że się z Ketlingiem miłujecie. Panna Basia mi to w gniewie słusznym w oczy rzuciła. Ja zaś nie ukrywam, że wypadł z tego domu w furii i leciałem szukać pomsty na Ketlingu. Żal żalem, a rady nie ma. Że cię Ketling pokochał, nie dziwota. Któż by ciebie nie pokochał? A żeś ty jego pokochała? To taki już mój los. Dziwić się też nie ma czemu, bo gdzie mnie tam do Ketlinga? Tak miłować, żeby dla siebie wszystko chcieć, nie sztuka. Którego nam się w serce rozdziera, pomyślałem, niechże lecie jedno przycierpi, a tamtym pociechę. Daj ci Boże Krzysiu szczęście z Ketlingiem. Daj ci Boże Krzysiu szczęście. Mnie trochę boli, ale to nic. Uściśnij mu głowę. Nacierpiało się chłopisko też. Bóg wam błogosła. Nie pójdziesz bać panna do klasztoru. Wolę, że mnie będziecie błogosławić, niż żebyście mieli przeklinać. Idźcie do drugiej izby. Ja też sobie pójdę, sobie przyklęknę i Panu Jezusowi się polecę. A czego tak panna płaczesz? Taki mi żart. O, dla Boga, o Jezu. Pan Michał taki zacny, taki poczciwy. O, dla Boga. Bóg ci zapłać. Bóg ci zapłać za serce. To cicho, nie. Głupia Krzysia. Ja bym wolała jednego pana Michała niż 10 Ketlingów. Ja pana Michała kocham z całej siły. Lepiej niż ciotkę, lepiej niż wujka, lepiej niż Krzysię. Na to, proszę. A zechcesz ty mnie? Tak, tak, tak. On ją kochał okrutnie, a ona jego. I dobrze im było razem, tylko chociaż czwarty rok już żyli ze sobą, dzieci nie mieli. Natomiast gospodarowali zawzięcie. Włodyjowski zakupił za swoje i Basine sumę kilka wiosek w pobliżu Kamieńca, za które tanio zapłacił, bo już się byli płochliwsi ludzie pod strachem nawały tureckiej, radzi w tamtych stronach wyprzedawali. W tych majętnościach ład i rygor żołnierski wprowadzał. Niespokojną ludność w kluby brał, popalone chaty wznosił, fortalicje, to jest dwory obronne, fundował, w których tymczasową załogą żołnierstwo stawało. Słowem, jak dawniej dzielnie kraju bronił, tak teraz dzielnie gospodarzyć począł, szabli zresztą z ręki nie wypuszczając. Sława jego imienia najlepszą była jego majętności ochroną. Z niektórymi mużami wodę na szable lał i pobratymstwo zawarł. Z innych bijał. Kupy swawolne kozackie, luźne watachy ordyńskie, rozbójnicy ze stepów i opryszkowie z oddajów besarabskich drżeli na wspomnienie małego sokoła. Więc stada jego koni i owiec, jego bawoły i wielbłądy chodziły bezpiecznie po stepie. Nawet sąsiadów jego szanowano. Mienie jego przy pomocy dzielnej niewiasty rosło. Otoczyła go cześć i miłość ludzka. Ziemia rodzinna przyozdobiła go urzędem. Hetman go kochał. Basza Chociński ustami nad nim smokał w dalekim Krymie. W Bachczysaraju powtarzano ze czcią jego imię.
Gospodarka, wojna i miłość. Oto były trzy przątki jego żywota. Znojne lato roku 1671 zastało państwa Wołodyjowskich w dziedzicznej Basinej wsi Cokole. Sokół ów był perłą między ich majątnościami. Podejmowali tam oni huczno i dworno pana Zagłobę, który na trudy podróży ni na wiek swój niezwykły nie bacząc, przybył do nich w odwiedziny, spełniając solenne przyrzeczenie na ślubie państwa Wołodyjowskich dane. Wszelako szum, nagody i radość z drugiego gościa gospodarzy wkrótce zostały zerwane rozkazem hetmańskim, nakazującym Wołodyjowskiemu objąć komendę w Chrybtiowie. Tamże nad granicą mołdawską czuwać, głosów od strony pustyni nasłuchiwać, stróżować, luźnym czambułom zabiegać i okolice z hajdamaków oczyścić. Mały rycerz, jako żołnierz do posług Rzeczypospolitej zawsze chętny, wnet nakazał, aby czeladź ściągnęła stada złogów, wywiórczyła wielbłądy i sama w zbrojnym pogłębieniu stanęła. Rozdzierało się wszelako jego serce na myśl rozstania z żoną, bo ją tak kochał i miłością męża i ojca, że prawie dychać bez niej nie mógł, a brać ją w dzikie i głuche Puszcze Uszyckie i na niebezpieczeństwa przeróżne narażać nie chciał. Oddział w czeremisu, kilkanaście koni ryczących, szedł miły naprzód, by drogę opatrywać i komendantów o przyjeździe pani Wołodyjowskiej uprzedzać, aby kwatery wszędy mieli gotowe. Za owym oddziałem postępowała główna siła Lipków, za nią sanie z Basią i Ewką, drugie z usługą niewieścią i znów pomniejszy oddział zamykający pochód. Droga była dość ciężka z powodu zarstw śnieżnych. Bory sosnowe, nie tracąc na zimę swego iglastego poszycia, mniej przepuszczają śniegów na podłoże, lecz puszcza ciągnąca się wzdłuż Dnistrowskiego brzegu, złożona po największej części z dębów i innych drzew liściastych, obnażona teraz ze swego przyrodzonego sklepienia, zasypana była do pół dni. Śnieg zapełnił również co węższe jary, miejscami wznosił się na kształt fal morskich, których spiętrzone czuby zwieszały się tak, jakby miały runąć za chwilę i spłynąć się z ogólną białą powierzchnią. W czasie przejazdu trudnych jarów i na pochyłościach Lipkowie podtrzymywali sanie powrozami. Tylko na wysokich równinach, na których wiatry wygładziły skorupę śnieżną, jechały szybko śladem tej karawany. Wraz z Dabirachem i dwoma uczonymi, a nad bratami wyruszyła przedtem z Chrybtiowa. Droga była ciężka, nie tak jednakże, jak czasem bywała, tych puszczańskich, pełnych rozpadłym rzek, strumieni i jarów krainach. Więc się spieszyli, że nim zapadnie noc głęboka, potrafią zdążyć do przepaściastego jaru, na dnie którego leżą Mohirów. Przy tym zanosiło się na długą pogodę. Po rumianej zorzy wstało słońce i wnet w jego promieniach rozbłysły jary, równie i puszcza. Gałęzie drzew zdawały się skrami oblepione, skryczniły na śniegu, aż oczy bolały od blasku. Z wysokich miejsc przez polany, jakby przez okna puszczy, wzrok leciał aż hen ku multanom i gubił się na białym i sinawym, a zalanym słońcem widnokręgu. Powietrze było suche, raźne. W taką pogodę ludzie, zarówno jak po szeregach, wyrzucając na oczy kłęby pary, a Lipkowie, choć mróz szczypał ich po nogach tak, że podkurczali je ustawicznie pod hałaty, śpiewali wesoło pieśni. Tacy oni wszyscy. Kiedy służba, to służba. Michalisko moje też ani na mnie spojrzy, kiedy funkcja wojskowa przyjdzie. I źle, żeby było inaczej, bo jeśli żołnierza kochać, to dobrego. Ale na popasie też będzie z nami. Patrz, żebyś go nie miała na co. Zakonotowałeś, jaki był radosny, gdy wyjeżdżał?
aż od niego łuna biła. Widziałam, bardzo był radosny. A co dopiero będzie, gdy pozwoleństwo od pana Nowowiejskiego otrzyma? Oj, co mnie jeszcze czeka? Dzieje się wola Boża. Chociaż serce zamiera we mnie, gdy o ojcu pomyślę. Nóż się zacnie, nóż zakrzyknie i pozwoleństwo odmówi. Będę się potem miała spyszna, gdy do domu wróci. Wiesz, Ewka, co ja myślę? A co? Bo to z Azją nie ma żartu. Twój brat mógłby się siłą sprzeciwić, ale ojciec swój komendy nie ma. Otóż ja myślę, że jeśli od razu się zatnie, to Azja i tak cię weźmie. Jakże to? Ot po prostu porwie cię. Mówią, że z nim nie ma żartów. Tu hejdojowa krew. Weźmie ci ślub u pierwszego księdza po drodze. Gdzie indziej to trzeba zapowiedzieć. Metryk, pozwoleństwa, ale tu dzikie strony. Tu wszystko trochę po tatarsku. Tego się boję. Azja na wszystko go. Tego się boję. Tak, się tego boisz, jak właśnie mysz słoniki. O, znają cię. Przekleństwa ojcowskiego bym się bała. A wiem, że Azja gotów na nic nie zważać. Bądź dobrej myśli. Oprócz mnie masz jeszcze brata do pomocy. Prawdziwe amory zawsze postawią na swoim. Powiedział mi to pan Zagłoba, wtedy jeszcze, kiedy Michałowi ani się śniło o mnie. Wieści o przybyciu Basi piorunem rozleciały się po Chrebtiowie. Ale nikt, prócz małego rycerza, pana Zagłoby i niewiast służebnych, nie widział jej ni tego wieczora, ni następnych. Po owym omdleniu przy progu izby odzyskała jeszcze na tyle przytomność, że mogła przynajmniej w kilku słowach powiedzieć, jak i co się zdarzyło. Lecz wnet poczęły się nowe omdlenia, a w godzinę później lubo ją cucono wszelkimi sposobami. Ogrzewano, pojono winę, próbowano karmić. Nie poznawała już nawet męża i nie było wątpliwości, że poczyna się dla niej długa i ciężka choroba. Tymczasem jednak ruch uczynił się w całym Chrebtiowie. Żołnierze, dowiedziawszy się, że pani wróciła półżywa, wysypali się na Majdan jak rój pszczół. Oficerowie zebrali się wszyscy w świetlicy i szepcząc z cicha wyglądali niecierpliwie nowin z alkierza, w którym złożono Basię. Przez długi czas jednak nie można się było niczego dowiedzieć. Wprawdzie chwilami przemykały pędem przez świetlicę służebne niewiasty. To do kuchni pogrzaną wodę, to do apteczki po plastry, maści, dryakwie, ale te nie pozwalały się zatrzymywać. Niepewność zaciążyła ołowiem na wszystkich sercach. Coraz większe tłumy, nawet ze wsi, zbierały się na Majdanie. Pytania krążyły z ust do ust. Rozeszła się wieść o zdradzie Azji i o tym, że pani ocaliła się ucieczką, ale że uciekała cały tydzień bez jadła i spania. Na ową wieść podnosiły się piersi wściekłością. Wreszcie ogarnęło gromady żołnierzy dziwne, a straszliwe wrzenie, bo tłumione obawą, by głośnym wydechem nie narazić zdrowia chorej. Pan Makowiecki pilnie wszystko spisywał, lecz pan Wołoryjowski, chcąc zuchwalstwo jeńca poskromić, w pysk go po ostatnich słowach uderzył. Stropił się tu w czyn i zaraz nabrał do małego rycerza szacunku, a i ogólnie przystojniej wyrażać się począł. Po skończonym badaniu, gdy wyprowadzono go z sali, pan Wołoryjowski rzekł: trzeba tych jeńców i ich zeznania w skok do Warszawy wysłać, bo tam na dworze królewskim jeszcze nie wierzą w wojnę. Co to są mechentysy, z którymi Halil i Murat mają się przeprawiać? Spytał Lanskorolski. Mechentysy są to inżynierowie, którzy zasłony i nasypy pod armaty będą przygotowywali, odparł Makowiecki. A jak waszmościowie myślicie, prawdę li ten jeniec powiadał, czy też zgoła łgał? Jeśli się waszmościom podoba, odrzekł Wołoryjowski, można mu będzie pięty przypalić. Mam ja wachmistrza, który Azję Buchajbejowicza oprawiał i który w tych rzeczach jest exquisitimus. Ale moim zdaniem Janczar prawdę we wszystkim mówi. Przeprawa wnet się rozpocznie, której przeszkodzić nie zdołamy. Ba, choćby nas było 100 razy więcej. Przeto nie pozostaje nam nic innego, jak się zabierać i do Kamieńca z gotową wieścią jechać.
Tak mi dobrze pod Szwańcem poszło, że radbym się w zameczku zatrzeć, rzekł pan podkomorzy. Bylem miał pewność, że mi ważność od czasu do czasu na pomoc z kamieńca wyskoczysz. Niechby potem było, co ma być. Mają 200 dział, odrzekł Wołodyjowski, a gdy dwie ciężkie armaty przeprawią, zamek ów dnia jednego nie wytrzyma. Sam się chciałem w nim zawrzeć, ale teraz, gdym go opatrzył, widzę, że to na nic. Inni przyłączyli się do zdania małego rycerza. Pan Lanskoroński upierał się jeszcze czas jakiś dla fantazji, że w Żwańcu zostanie, ale zbyt był doświadczonym żołnierzem, aby nie przyznać słuszności Wołodyjowskiemu. Wreszcie rozmysły jego przeciął pan Wasilchowski, który przybywszy z pola, wpadł spiesznie do zamku. W kościele poczęli ludzie chrząkać i kasłać, jako zwykle przed kazaniem. Po czym ucichli i wszystkie oczy zwróciły się na ambonę. Wtem z ambony ozwało się warczenie bębna. Zdumieli się słuchacze. Ksiądz Kamiński zaś bił w bęben jakby na trwogę. Nagle urwał i nastała cisza śmiertelna. Po czym warczeniu ozwało się po raz drugi. Po raz trzeci. Nagle ksiądz Kamiński cisnął pałeczki na podłogę kościelną, podniósł obie ręce w górę i zawołał: Panie pułkowniku Wołodyjowski! Odpowiedział mu krzyk spazmatyczny baś. W kościele uczyniło się po prostu straszno. Pan Zagłoba podniósł się i na współkę z panem Muszalskim wynieśli omdlałą niewiastę z kościoła. Tymczasem ksiądz wołał dalej. Na Boga, panie Wołodyjowski, larum grają, wojna, nieprzyjaciel w granicach, a ty się nie zrywasz, szabli nie chwytasz, na koń nie siadasz. Co się stało z tobą, żołnierzu? Zaliś swej dawnej zapomniał cnoty, że nas samych w żalu jeno i drwocy zostawiasz. Bezbrały rycerskie piersi i płacz powszechny zerwał się w kościele. I zrywał się jeszcze kilkakrotnie, gdy ksiądz notę, miłość ojczyzny i męstwo zmarłego wysławiał, a i kaznodziejem porwały własne słowa. Twarz mu pobladła, czoło okryło się potem, a głos drżał. Uniósł go żal za zmarłym rycerzem, żal za kamieńcem, żal za zgnębioną rękoma wyznawców Księżyca Rzeczypospolitą. I taką wreszcie kończył swoją mowę modlitwą. Kościoły, o Panie, zmienią na meczety i Koran tam śpiewać będą, gdzieśmy dotychczas Ewangelię śpiewali. Pogrążyłeś nas, Panie, odwróciłeś od nas oblicze Twoje i w moc sprośnemu Turczynowi nas poddałeś. Nie zbadamy Twoje wyroki, lecz kto, o Panie, teraz opór mu stawi? Jakie wojska na kresach wojować go będą?
Ty, dla którego nic nie jest w świecie zakryte. Ty wiesz najlepiej, że nie masz nad naszą jazdę. Która ci, Panie, tak skoczy, jako nasza skoczyć potrafi? Takich, że obrońców się pozbywasz, za którymi plecami całe chrześcijaństwo mogło wysławiać imię Twoje. Ojcze dobrotliwy, nie opuszczaj nas. Okaż miłosierdzie Twoje. Ześlij nam obrońcę. Ześlij z prośnego Mahometa pogromcę. Niech tu przyjdzie. Niech stanie między nami. Niech podniesie upadłe serca nasze. Ześlij go, Panie. W tej chwili rum uczynił się przy drzwiach i do kościoła wszedł pan hetman Sobieski. Oczy wszystkich zwróciły się na niego. Dreszcz jakiś wstrząsnął ludźmi, a on szedł z brzękiem ostrów ku katafalkowi. Wspaniały, z twarzą rzymskiego cesarza, ogromny. Zastęp żelaznego rycerstwa szedł za nim. Salvator! Krzyknął w proroczym uniesieniu ksiądz. A on klęknął przy katafalku i począł się modlić za duszę Wołodyjowskiego. Mają Państwo już rozdany epilog z pana Wołodyjowskiego, więc zachęcam teraz, żebyśmy wspólnie, głośno, żeby cały Sokołów słyszał, przeczytali. W rok przeszło... Wystąpiła nareszcie Rzeczpospolita. Wystąpiła zapewne. Wielki hetman Sobieski poszedł 31 000 jazdy i pojechał za nami ziemię obchodzić, by wydarzyć na potężniejsze niebezpieczeństwo stojącego po tymże zamku. Imię pana Sobieskiego było już straszne i przyjaciółko. Przed długo roku upadku Kamieńca, mając zaledwie kilka tysięcy wojska, tyle dokazał, tak poszarpał niezliczoną armię Polszaka, tyle wygniótł czapułów, tak wielkie odbił tłumy Jasyrów, że stare duże było liczbą wojsk potężniejszych. Dziękujemy pięknie wszystkim Państwu, którzy brali udział w naszym narodowym czytaniu. Przypomnę, była to ogólnopolska akcja Czytamy trylogię Henryka Sienkiewicza. Akcja pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej. Zapraszamy wszystkich Państwa na przyszły rok, w 2015. Również we wrześniu spotkamy się tutaj na Szewskim Rynku.